tym roku nasza szkoła wzięła udział w akcji Let's Pów, którą zorganizowały dwie uczennice z klasy 3 C. Dodatkowo akcja ta współpracuje z Urzędem Miasta z akcją Zrywam z plastikiem. Celem akcji jest przede wszystkim uświadomienie młodzieży naszej szkoły, jak dużym zagrożeniem jest plastik, ponieważ podczas warsztatów prowadzimy też prelekcje na ten temat, a dodatkowo chcemy wzbogacić nasze korytarze szkolne nowymi meblami, takimi właśnie jak pufy, bo niestety na korytarzach naszej szkoły brakuje miejsc do siedzenia. I my staramy się właśnie temu zapobiec, wykorzystując materiały, które tak naprawdę poszłyby w większości domów do śmietników. Dodatkowo do wykonania puf używamy zużytych worków jutowych, starych gąbek z kanap czy z krzeseł na przykład. Dodatkowo wykorzystujemy jeszcze makulaturę, która również nadawałaby się tylko do wyrzucenia, a my nadajemy jej drugie życie, oraz kartonów, które na przykład pozyskujemy ze sklepów spożywczych. Wykonanie takiej pufy jest dość proste. Bierzemy kilka butelek, my używamy modułów 9-butelkowych, czyli 3 butelki na szerokość, 3 butelki na długość. Następnie sklejamy je jednym paskiem taśmy, wypychamy makulaturą, obijamy kartonem. Według upodobań dodajemy jeszcze na górną warstwę gąbki, żeby pufa była wygodniejsza, i na końcu obijamy je workami jutowymi. I tak gotowe pufy możemy już stawiać na naszym korytarzu i wszyscy możemy z nich korzystać.